Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybko zdiagnozować bug, dokładnie kranik podciśnieniowy, membranowy oraz pływak, czyli czujnik ilości paliwa. Każdy raczej to wie, aczkolwiek są osoby, które nie wiedzą. Najpierw zacznijmy od kranika podciśnieniowego, membranowego. To nie jest pompa paliwa, jak dużo osób twierdzi. Jak to jest zbudowane, macie już u mnie na kanale, link macie poniżej. Ja tylko przypomnę, iż ten wężyk mniejszy musi być szczelny, ponieważ gdy silnik zasysa mieszankę, zasysa tutaj też powietrze, co sprawia, iż membrana idzie w dół, która jest na sprężynce. Ona idzie w dół i tutaj Wam leci przez chwilę paliwo i później znowu idzie w dół, ale z racji, iż cały czas jest podciśnienie, to cały czas jest otwarty kranik i wylatuje sobie paliwo z drugiego wężyka, który w tym przypadku jest wyżej. Więc jeśli kranik będziecie mieli gdzieś na dole, a gaźnik u góry, to i tak Wam to nic nie da, ponieważ taki kranik nie będzie Wam pompować paliwa do góry. Czyli ten mniejszy przewód musi być szczelny. Jeszcze ktoś się pytał, jaką średnicę mają te przewody. Mniejszy przewód 5 mm, który jest na dole od podciśnienia. On jest zamontowany do krótca w tym miejscu. Większy przewód ma Fi 6 mm. Jak to sprawdzić? Bierzemy wężyk w usta bądź szczykawką. Jeśli się brzydzicie, zaciągacie i z drugiego wężyka musi wylatywać paliwo, czyli z tego tutaj wyżej. Jeśli odepniecie ten wężyk, który jest niżej i wylatuje Wam paliwo, to znaczy, iż membrana jest nieszczelna, przepuszcza i taki silnik Wam w życiu nie odpali, ponieważ będzie non-stop zalewany paliwem i wszystko, co będziecie mieli w baku, po prostu poleci Wam bezpośrednio do krótca. Ponieważ stąd non-stop będzie się wylewać paliwo. Tak łatwo właśnie sprawdzić sobie, czy kranik jest sprawny. Wypinamy, nic nie leci, nie czujemy tutaj paliwa. W sensie, że nie wylatuje paliwo. Jeśli zaciągacie, wylatuje Wam z górnego wężyka, czy też leci, to kranik jest sprawny. I również nie może Wam lecieć cały czas paliwo, gdy odepniecie ten przewód. Ponieważ wtedy świadczy to o tym, iż u góry jest taki cypelek, zaworek, który nam zamyka dopływ paliwa i on jest nieszczelny. To gniazdo jest wyrobione i to wtedy jest nieszczelne, a z dołu może Wam właśnie nie wylatywać paliwo, tylko z góry non stop Wam poleci. Ale to już nie wpływa tak bardzo na pracę silnika, ponieważ pływak w gaźniku sobie sam ograniczy to paliwo, gdy osiągnie swój poziom i zamknie Wam dopływ paliwa. Ok, kranik mamy omówiony, wiemy jak sprawdzić. Zawsze warto sobie na wiosnę, gdy macie pusto tutaj w filtrze paliwa, wyciągnąć ten filtr, założyć nowy, ponieważ od tego się zaczynają też problemy, że na starym filtrze ten osad, taki szlam Wam poleci do gaźnika i momentalnie Wam gaźnik się zapcha po tygodniu, po dwóch. Teraz czujnik poziomu paliwa. Ojeju, Multimed nam podziękował. Muszę baterię kupić. Ale jaka jest tutaj sytuacja? Za chwilę Wam to pokażę. Niestety bez mierzenia multimetrem. Zielony to jest masa. Żółty z białym paskiem to jest chyba najwyższy poziom paliwa. A niebieski z białym paskiem to jest najniższy poziom paliwa. Co już tłumaczyłem, jak działa wskaźnik poziomu paliwa w filmiku. Więc rozbierzmy sobie bak. Tą blaszkę tutaj musimy lekko sobie odgiąć. W ten sposób. Kupiłem je i powiem Wam, spisują się kiepsko. Musimy sobie teraz tutaj to chwycić. Można oczywiście tłuc śrubokrętem o to. A można też to zrobić w taki sposób. Tu jest takie zabezpieczenie, które tylko się przekręca. Ono, jak widzicie, ma tutaj taki kształt. I gdy my przekręcamy w ten sposób, to się automatycznie dociska i uszczelnia. Ważne, żeby sobie ten pływak najlepiej zaznaczyć przed zdjęciem, żeby go odwrotnie nie założyć, więc sobie robimy jakąś kreseczkę, no i próbujemy wyciągnąć go. Trzeba troszkę pomanewrować i Wam wychodzi. I zobaczcie, gdy poziom paliwa idzie do góry, to ramię się przesuwa i nie wiem, czy to zobaczycie, i tutaj mamy dwie blaszki. I one chodzą po ścieżkach i zmieniają właśnie opór. Między zielonym a żółto-białym będzie różna oporowość. No i jeśli nie macie żadnych wskazań, tutaj pod tym miejscem mamy uszczelkę, która teraz siedzi w tym miejscu.
to jest ten element. Jeśli często czujecie paliwo i Wam sączy się spod baku, ale nie sączy Wam się z kranika paliwa, to może być właśnie wina tej uszczelki, że ona nie trzyma, bądź to zabezpieczenie się poluzowało i trzeba je tylko dokręcić. Ok, i taką gumę z powrotem zakładamy. I widzicie, jeśli to ramię nie styka się właśnie z tymi ścieżkami, bądź mechanicznie, wskutek, nie wiem, zwarcia czy zdarcia takiej ścieżki, nie będzie wtedy pokazywać Wam się oporowość, wskaźnik paliwa nie będzie Wam się podnosić mimo pełnego baku, to oznacza tyle, iż taki pływak jest do wymiany. Również ten element może pęknąć, się rozwali i już to ramię nie będzie się wychylać do góry, ponieważ poziom paliwa nie będzie je unosić. A gdy macie jakieś mosiężne pływaki, czy wykonane z jakiegoś pustego plastiku, może być w środku dziura i również ten pływak nie będzie się unosić. Dobrze, ja sobie to złożę. Do uszczelek od niedawna stosuję tylko wyłącznie wazelinę. Dobra, pływak wkładamy. Dajemy go tak, jak był wcześniej założony. Teraz to sobie musimy, zabezpieczenie sobie musimy przełożyć. I wskutek przekręcenia tego zabezpieczenia, to po prostu nam się ten czujnik poziomu paliwa uszczelni. Sprawdzę jeszcze, czy mam baterię. Jeśli nie mam, to niestety Wam nie pokażę, jak się zmienia oporowość. Ale jeśli Wam nie pokażę, jak się zmienia oporowość, to wstawię Wam z innego filmiku. Z tyłu zawsze z kostki sobie wciskam. Opór wzrasta, jak widzicie tutaj już, gdzie jest cewka uszkodzona. W tym miejscu mamy albo otwarty obwód, albo bardzo duży. No i tak mniej więcej działa pływak.